Dzień dobry. Kręcenie materiału w tym nie ma większego sensu, więc trzeba opuścić szklankę miejską do miejsca, gdzie to ze względu na sytuację nie jest wymagane. Pociągiem jakiś czas jeszcze nie będę miał okazji się pewnie, bo nikt się z nas nie będzie miał rekreacji, nie okazji poruszać, więc trzeba się wybrać właśnie do miejsca, gdzie będzie można to wszystko ze względu na sytuację pozdejmować. Pociągiem nie będziemy mogli pojechać, ja nie odnajduję specjalnie frajdy, nie czuję tego, tej magii podróżowania poruszając się samochodem. Zatem będzie trzeba wybrać inną szybką drogę przemieszczenia się do lasu ostatnio otwartego. I znalazłem w instrukcji obsługi swojego programu do montażu coś takiego jak teleport. Z teleportu zamierzamy skorzystać, będzie szybko i powinno mi to wyjść. Więc żeby skorzystać z teleportu, trzeba znaleźć według instrukcji mojego programu do montażu filmów. Trzeba wybrać sobie jakieś wzniesienie, z niego zeskoczyć i podobno znajdziemy się w miejscu docelowym. Ja to sprawdzę. Długo się zastanawiałem, czy nie zacząć, czy w ogóle długo byłem się ze sobą, żeby w materiale nie uwzględnić sytuacji, w której się znajdujemy i doszedłem do wniosku, że nie. Ja już jestem z tym absolutnie przeinformowany, zmęczony. Wszyscy się w tej sytuacji znajdujemy, wszyscy jesteśmy zmęczeni, więc koko dżambu i do przodu, trzeba coś innego wymyślić, jakiś leciutki materiał. Taki w sam raz do piwa. Sam lubię w ten sposób sobie oglądać, dlatego to będzie materiał między przestrzeniami. Recenzja czegoś ciekawie fajnego. Dobra, więc teleportujemy się do miejsca. Wzniesienie takie, jakie troszkę jest, ale powinno wystarczyć. Wchodzimy. I teraz podobno wystarczy zeskoczyć. No i kto by pomyślał, udało się. Jesteśmy w lesie. Tak, to będzie temat dzisiejszego odcinka. Tu jest statyw. A my przechodzimy troszkę do normalności. Ja się rozstawię i za chwilę na spokojnie zaczniemy ten materiał do wieczornego piwa. Materiał jest realizowany z serii Między Przestrzeniami. Ja jestem w drodze pomiędzy pracą z pracy do domu, więc zatrzymałem się w takim pięknym, urokliwym miejscu niedaleko, w lesie niedaleko Straszyna. Nie jesteśmy niestety daleko od cywilizacji, więc ja tutaj wiem, że gdzieś tam z tyłu będą jakieś odgłosy motoryzacji się odbywały. Ale przejdźmy do rzeczy. Bądźmy spontaniczni. Zatem nieraz musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak ważne, szczególnie w tym okresie, bardzo życiowe i ważne, torba czy plecak? Ja jestem fanem plecaków, jednak wiadomo, że nie wszędzie plecak jest najlepszym wyborem, nie zawsze wszędzie pasuje. Jeżeli mamy jakąś marynarkę, płaszcz czy kurtkę o jakimś specyficznym, niesportowym kroju, no to wtedy ta torba jakoś tak w przestrzeni miejskiej troszkę lepiej wygląda. Jednak znalazłem fajny produkt, który już mam ze sobą z 2 lata. I się okazuje, że nie trzeba na to pytanie sobie odpowiadać w formie albo-albo. Chciałem tutaj zaprezentować swój torboplecak z firmy Miltek, model Aviator. Torba dosyć duża i ja od razu, zanim przejdę do takiego technicznego opisu, co po kolei i w ogóle, zajmę się 2 rzeczami. Najpierw pokażę, dlaczego ona mi tak przypadła do gustu. Ponieważ mamy tutaj klasyczną torbę, taką teczkową. Mamy tutaj klasyczną torbę na ramię. Jest klasycznie. Ale tak jak ja teraz jestem z pracy do domu i właśnie zapragnąłem sobie pójść na łono natury, nakręcić ten materiał, to się okazuje, że możemy szybkim ruchem odpiąć rzeczy, które świadczą o tym, że mamy klasyczną torbę elegancką w cyfrowym kamuflażu, sam raz pod elegancki garnitur. Chowamy sobie to i przerabiamy ją na taktyczny plecak terenowy. Tutaj zobaczycie, że mamy zamek. Więc zaczynam od systemu nośnego, który pokazałem dwie klasyczne rzeczy. Z tego zamka, można powiedzieć, że z boku tej torby wyciągamy szelkę jedną,
i zapinamy ją sobie tutaj o takiego D-ringa. No, jedną ręką to sobie tak zapinamy. Wyjmujemy drugą szelkę. I mamy taktyczny plecak terenowy. Co nam daje taktyczny plecak terenowy? Rzeczy, które mamy normalnie, są w pracy, jakieś tam różne bariery poboczne. Ja tutaj akurat będę opisywał pusty plecak, ponieważ wczoraj jak pomyślałem sobie, że mogę zrobić o tym materiał, to pomyślałem sobie, że wypadałoby eksponat wyprać. Tym bardziej, że go otwieram codziennie od 2 lat. Jak widzicie, fajnie to wygląda, pomysły super, ręce wolne, możemy terenowo się gdzieś udać. Czy jest jakieś ale? Jest takie ale, prezentuje produkt firm Miltek i żeby opis nie był tylko techniczny samego torby, samego plecaka, to jak zawsze troszkę dużo historii, bo jestem historykiem i taki mam pomysł, żeby do materiałów klasycznych dodawać coś, czego nie widziałem w jakimś innych materiałach, żeby troszkę ten kanał odróżnić treścią od innych. Firma Miltek będzie trochę jest kontrowersyjna, to następnie powiem, to nie ma dwóch zdań. Prezentowane przeze mnie rzeczy to są rzeczy, które się sprawdziły. Prezentuję tutaj tą torbę, prezentowałem kilka materiałów wcześniej, plecak Asalut 36 Large 40-litrowy, który od 2016 roku mi towarzyszy, nic z nim się nie dzieje. Miałem jednak też niefajne doświadczenia z tą firmą, tak jak choćby wspomniany przez kilka materiałów namiot, który też od Milteka kupiłem i się okazało po prostu, że jest totalne bagno, przeciekał i do niczego się nie nadaje. Były też jakieś inne rzeczy, jak tam niezbędnik, który się rozpadł, czy etui mu się popruło i po prostu chińskie badziewie. Dlatego przedstawię firmę Miltek, ponieważ ona ma swoją historię, to jest dosyć ciekawa historia, tak żebyście wiedzieli, spotykając się z tą firmą w cudzysłowie, bo ja za chwilę tutaj troszkę skontruję. Przedstawię właśnie ich historię, zamysł, dlaczego może być fajnie, dlaczego może być niefajnie, ale nie jest to jak najbardziej firma no name. Zatem zaczynając, cofamy się do 1971 roku i tutaj powstaje, Miltek tak naprawdę jest nazwą handlową, powstaje firma Strum Handels. Ona jest założona, została w Rotenburgu. I zajmowała się początkowo demobilem, czyli sprzedażą nadwyżek z magazynów wojskowych, sprzętu wojskowego, głównie ubrań i akcesoriów na rynek cywilny. Jest to rok 1971, w związku z tym ta firma współtworzy rozwijającą się tak zwaną modę alternatywną. Wiele osób, które miało możliwość nabycia takich produktów właśnie jak parki, nieśmiertelne M65, kurtki widziane na filmy, znane z filmu choćby Rambo, kojarzy właśnie czym polegało na wyróżnianiu się. Każde pokolenie myślę, że taką modę ma. Teraz są to czasy troszkę plastikowe i mało osób widzę w czymś oryginalnym. Zazwyczaj to są jakieś stylizowane rzeczy w marketach odzieżowych, które niedużo z historycznością mają wspólnego, dlatego przywołuję tutaj historię firmy Miltek, ponieważ jest to coś pomiędzy faktycznie z pomysłem, z korzeniami, a coś odrobinę skiepszczone przez właśnie współczesne czasy Chin, plastiku i tandetnego wykonania. Przechodzimy z roku 71 do 1983, najlepszy rocznik z pewnych powodów, pozwolę sobie skromnie powiedzieć. W 83 roku firma wchodzi na rynek Stanów Zjednoczonych. O, odgłosy z tła, to naprawdę nie jesteśmy daleko w głuszy. W 83, jak wspomniałem, firma wchodzi na rynek w Stanach Zjednoczonych, co czyni ją światowym graczem. To jest olbrzymi rynek zbytu i firma się rozwija. Dalej handluje demobilem, nie ma własnej produkcji. Żeby to się zmieniło, przeskakujemy do roku 1991 roku. Firma Strum powołuje do życia markę Miltek. Rozpoczynają produkcję własnych akcesoriów. Na chwilę obecną firma zatrudnia 150 osób, mają do dyspozycji 75 tysięcy przestrzeni metrów kwadratowych przestrzeni magazynowej i jak się chwalą, asortyment 10 tysięcy produktów, artykułów. Czy to dobrze, czy to źle? I tak i nie, jak materiał powolutku zacząłem, ponieważ za dużą gamą rzeczy przez nich proponowanych również mamy tandetne chińskie czasami wykonanie.
z drugiej strony co mamy fajnego? Mamy fajny pomysł. Firma ma swoją filozofię. Nie jest to może jakieś super filozoficzne motto, ale fajnie wiedzieć, że firma ma jakiś pomysł na siebie, coś, kierunek w jakim chce iść, a nie po prostu produkować i sprzedawać. Więc tutaj, żeby nie katować własnej pamięci przed przygotowaniem do materiału, pozwolę sobie przeczytać. Motto firmy. Ten, kto chce opanować przyszłość, powinien zastanowić się nad przeszłością. Jest to jedyny sposób, aby dowiedzieć się, jak wprowadzić coś nowego i lepszego na rynek. I wydaje mi się, że to jest całkiem fajna rzecz i widać, że większość rozwiązań w produktach, akcesoriach Milteka jest inspirowana kultowymi produktami. Jak wspomniałem właśnie, 65 kultowa amerykańska kurtka, plecaki w stylu muzealnych już dzisiaj Alice. Mają dużo rzeczy, które są kopiami rzeczy umożliwiających zabawę w jakąś rekonstrukcję historyczną. Dajmy samochodowi przejechać. Ja go słabo słyszę, ale ja wiem, jaki mam potężny sprzęt, jaką będzie fajnie mikrofon zbierał dźwięki pracującego diesla na szutrze. W związku z tym, jak wspomniałem, mają fajne rozwiązania historyczne, inspirowane. Są to produkty z pomysłami. Jednak co za tym idzie, mamy też niską cenę ze względu na wykonanie często w Chinach. I tak, trafi się Wam egzemplarz, trafi się fajny produkt, który nie ma problemów produkcyjnych. Jest naprawdę fajnie. Mam takie osobiście 3, gdzie z Milteka korzystam, ale też ze inne 3 miałem, które totalnie się rozpadły i okazały badziewem, jak już wcześniej wspomniałem. Torba, którą mam na sobie, się sprawdziła. Skoro 2 lata ją noszę i uważam, że chciałbym o niej opowiedzieć, to myślę, że to dobry czas, skoro dotrwała ze mną do tego trudnego dla nas wszystkich czasów. Na konspekcie sobie jeszcze napisałem, oni mają rzeczy tańsze i mają rzeczy droższe. I teraz tak, jeżeli chcemy wybrać coś dobrego, drogiego, droższego, czyli tam przykładowo plecak od 500 zł w górę, no to jak miałem okazję pomacać, no wyglądają, że są uszyte solidnie. Tylko z drugiej strony, jeżeli bym miał 500, 600, 700 zł, to tak naprawdę chyba wolałbym kupić coś renomowane i specjalizujące się w produkcji danych typów akcesoriów, w tym wypadku plecaków, za te pieniądze. Czyli raczej bym kupił V-Sporta bardziej niż Milteka, ponieważ no, troszkę za dużo tych akcesoriów, żebym uwierzył, że są tak wyspecjalizowani we wszystkim. Z drugiej strony, jeżeli mamy do dyspozycji okolice 100 zł, do 150 przykładowo, to zyskujemy produkty z pomysłem, z fajnym zacięciem, takim dookoła turystyczno-taktycznym, można powiedzieć, bo przez ich genezę, dlaczego oni właśnie mają tyle sprzętu ala wojskowego, czy że są super ubertaktyczni, ponieważ, tak jak wyjaśniłem, taka jest ich historia. Oni się wzięli z demobilu i postanowili na wzorowanych z demobilu rzeczach robić swój asortyment. Zatem przejdźmy, że za okolice 100 zł plus minus kilkadziesiąt w tą czy we w te. Tutaj akurat jeżeli idzie o pomysł, wymyślenie i przemyślenie produktów, to chyba tutaj tak szybko konkurencji się nie znajdzie. Można ryzykować z jakimiś rzeczami z AliExpressu, ale widziałem, że AliExpress już też w przedziale 100-parunastu zł, to nawet na zdjęciach te produkty nie wiem, budziły u mnie większego zaufania. Jakkolwiek na pewno są fajniejsze niż przykładowo w sieciówkach ala sportowych popularnych. Jak w Martresie widziałem przykładowo plecaki, to takie właśnie typowe ala Chińczyk z AliExpressu. Raczej to będzie gorszej jakości niż taki Miltek za 100. Więc za 100 Miltek czemu nie? Jeżeli traficie na fajny produkt w miarę uszyty porządnie, będzie ok. Jak nie, tak jak miałem inne właśnie wspomniałem produkty, kupa, trudno, darmo. Dlatego nie namawiam, nie zniechęcam, bywa różnie, ale warto się zapoznać. Przejdźmy technicznie do opisu, tu statyw pewnie w dół. Jestem. Szerokiego kąta za bardzo w kamerze nie mam, więc albo ja, albo torba. Skoro o torbie jest recenzja, to może ta wspomniana torba. Torba jest, jak wspomniałem, pusta, bo ją prałem, żeby ładnie dla Was wyglądała, jak nowa praktycznie. Jest dosyć duża, miarki nie wziąłem, mierzyć nie będę, ale te parametry techniczne to jest do sprawdzenia. Mówię, na co dzień to naprawdę mieści się absolutnie wszystko. Dobra, inaczej ja powiem, ona będzie miała jakieś 20 litrów, bo ona na plecach leży mniej więcej jak 20-litrowy plecak. O, to tyle z doświadczenia mogę powiedzieć, że to myślę o tym jako o 20-litrowym plecaku, tyle też w nim zmieścicie, ale zmieścicie jak? Zmieścicie w troszkę fajniej zorganizowany sposób. Mamy
Tak naprawdę mamy tutaj trzy kieszenie główne. Od strony pleców czy też nogi, w zależności od konfiguracji, w jakiej mamy to zrobione. Mamy dużą, przestronną kieszeń na, myślę, że na laptopa. Ona jest tutaj miękka, tutaj jest miękka. I jest na laptopa, bo widzę tutaj, że ja nigdy z niej w ten sposób nie korzystałem, ja laptopa nie mam. Więc tutaj widzę, że właśnie ma zakładkę i tutaj ma rzepik, który spowoduje właśnie, że na środku nie będzie się rzucał, będzie można go jakoś tam ograniczyć. Ja w tej torbie tak na co dzień to trzymam naprawdę ten rzeczy docieplająco ubraniowe, bo to też jest moje takie samochodowe z EDC pracowniane, więc tutaj trzymam rzeczy docieplające, dodatkowe rękawiczki. O. Dodatkowe rękawiczki, jakąś czapkę, dodatkowy komin. No teraz komin to jest 24 na dobę praktycznie na mnie, bo w razie czego, jakbym zapomniał tej maseczki całej, to mając to w przyzwyczajeniu, zawsze mogę gdzieś się ruszyć i nie zapłacić słonego mandatu. Te trzy madełka, ja ją potrafiłem już w najbardziej skrajnym wypadku napchać, że ona ważyła około 6 kg, jak miałem początkowy okres radosnego zbieractwa EDC i wszystkiego, co się może przydać. Rączka jest dobrze uszyta, zobaczcie, tutaj ma takie grube szwy na krzyż. Tutaj temu nic się przez tyle czasu nie wydarzyło i raczej się nie wydarzy. Rączka ma na... Rączka ma takie trzymadełko tutaj na rzep, dzięki temu jest miękko, nie wrzyna nam się sama tasiemka w rękę, to też jest bardzo fajne. Przechodzimy do części, do komory drugiej. Komora druga. Ma w środku, już było w zestawie, taki organizer usztywniony do dokumentów. To jest też mega fajne rzeczy. Mówię, jak nie jesteśmy w lesie, możemy mieć w pracy rzeczy, które po prostu nie będziemy chcieli, żeby wyglądały jak psu z gardła wyciągnięte. W związku z tym mamy coś takiego, do czego możemy włożyć rzeczy, które nie chcemy, żeby nam się pogięły. Usztywnia nam to też całą torbę. Więc mnie służy też do separacji rzeczy miękkich od twardych, żeby nie było tego na plecach czuć, że to się przeżyna. W środku, będzie widać, mamy pierwszą taką kieszonkę do zorganizowania, więc tu możemy sobie coś włożyć, co też nie chcemy, żeby nam się walało po całej komorze. I to jest największa komora. Tu można, tutaj sobie trzymam butelkę wody, jedzenie, puszkę z jakimiś rzeczami, które też nie chcę, żeby mi się pogięły, z jakimiś tam sucharami czy rezerwowym jedzeniem. Domyślnie do zamka jest taki kawałek linki danej, więc to fajnie działa. Niż same skrzydełko metalowe. Część trzecia, komora główna trzecia, ona jest już mniejsza, ale dalej jest pojemna i ona służy do segregacji najbardziej potrzebnych rzeczy drobnych. Pewnie lepiej by mi się to recenzowało, jakbym miał ją wyposażoną, ale z drugiej strony w ten sposób widać, jak ona wygląda, wychodzi w stanie fabrycznym. Zatem mamy na rzep ograniczana spora taka kieszeń, w której ja czuję, że ona jeszcze nie wyschła, jest mokra, będę musiał dosuszyć tą torbę, do której wkładamy rzeczy, które chcemy, żeby były w tej kieszeni. To sobie możemy zabezpieczyć, dopiąć na tego rzepa i wtedy jest jakieś ograniczenie. To super fajny pomysł. Możemy sobie dowiesić rzecz, której nie chcemy zgubić, żeby się nie walała, żeby ona była pod ręką. Czyli oczywiście nie mam na myśli nic innego jak klucze od samochodu. Trzy mniejsze kieszenie. I na mniejszych kieszeniach jeszcze patki, takie zakładki na ala karty kredytowe bądź komplet wierteł, który ja na co dzień noszę. Pracuję w zakładzie produkcyjnym, więc niech mnie to troszkę tłumaczy, że mam troszkę takich rzeczy bardziej narzędziowych niż do końca terenowych, trekkingowych. Na klapie tej również zorganizowana przestrzeń, rzeczy na długopisy dla normalnych ludzi. Mnie się tutaj ostrzałka do noża mieści, taka z Lidla, wiecie, wygląda jak długopis. I na gumkach średniej wielkości też konkretne, kolejne
kieszonki. Więc jak widzicie, można mega fajnie Uber to zorganizować. Kieszeń jest otwierana bardzo pod szerokim kątem, dlatego w momencie, gdy pracujemy, robimy coś, to tak jak ja właśnie tam czasami na halach, to po prostu miałem to otwarte w ten sposób i dostęp do wszystkich gadżetów od razu. Mniejsza kieszeń, tutaj już jej nie powiem, że to jest komora czwarta, to jest mniejsza kieszeń. Tutaj zazwyczaj noszę energię i oświetlenie, ładowarki, latareczka, czołóweczka, komplet baterii zapasowych, zazwyczaj w tym mam. No tu filozofii nie ma, więc nie ma co pokazywać. Mogę dodać, tak, to jest w sumie ważne, jak z wodoodpornością. Wiecie co, średnio, bo o ile przykładowo tutaj część od strony przodu i dołu jest gumowana, czuć, że to jest guma, tak przykładowo od części tutaj górnej mamy siateczkę, poliester osobno, ale szczerze mówiąc ja bym nie ufał, że to jest wodoodporne. Nie zachlapie nam się, lekka mrzawka nic nie zrobi, ale jeżeli nie jest to gumowane od spodu, to nie uznawajmy tego za wodoodporne, ponieważ też gdyż zamki nie są w żaden sposób chronione. Są to zwykłe zamki bez żadnych patek, zakładek. Co jest fajnie pomyślane, to w tej małej torbie, żeby ona po napchaniu nie dopychała się do tyłu i nie gniotła nam rzeczy na plecach, tutaj są takie zakładki. Więc jak wy pakujecie w tą torbę, te zakładki się rozszerzają i one pozwalają uwolnić się tej gigantycznej zawartości rzeczy na zewnątrz, a nie do środka. I to jest fajne. Po bokach. Małe, takie rzepikowe. Na batona, szczerze mówiąc, na batona. Drugiego batona. Z tyłu, to co pokazałem na początku, co zrobiło, że mi ta torba zrobiła i chciałem mieć taką, a nie inną, to wspomniane miejsce, zamek na ramionczka. Tutaj to też tworzy nam kieszeń do końca plecaka. W praktyce tam trzymam jakąś rezerwą materiałową siatkę do sklepu albo jakąś chustę, arafatkę, bo jest płaska, nie przeszkadza, jest miejsce, można zapiąć i nie wypada. Więc tak to wygląda w całości. Jesteśmy w trybie urban exploring albo leśny exploring. Możemy mieć to w ręce, możemy mieć na plecach. Jest wygodne, plecy są nie są usztywnione jakimś super systemem. One są sztywne ze względu na ilość tych materiałów w kolejnych kieszeniach. Materiał zewnętrzny z kamuflażem, w środku materiał ściany tego plecaczka. Później jest przestrzeń na szelki i następny materiał, który jest ścianą tylnią komory głównej. To powoduje, że mamy dwie podwójne wersje materiału. Jest dosyć sztywno. Jeżeli chcemy go bardziej usztywnić, zero problemu, bierzemy kawałek karimaty, pianki polietylenowej, wycinamy i wkładamy w tą część z rączkami. Minus. Nie ma systemu wentylacji żadnego. Plecy się pocą, ponieważ nie mają większego wyjścia. Pamiętajmy jednak, że nie jest to produkt stricte wyspecjalizowany, dedykowany, tylko mamy plecako-torbę, więc zdarzyło mi się już przykładowo, jak tam była opcja, żeby musiałem samochodem wyjść. Monika gdzieś pojechała dalej, a ja mówię, zrobię sobie spacer 2 km, weź mnie tutaj zostaw. Więc żeby nie taszczyć tak niewygodnie klasycznie torby, żeby nie przeważała, to chyc robimy z tego plecak. I w drogę. Ja zapomniałem, że ja miałem jeszcze pracować nad zakończeniami filmów, żeby nie wyglądały jak urwane znikąd. Jest to moje pierwsze wyjście od 4 marca. Nie w trybie dom, praca, dom, praca, dom, praca, tylko pozwoliłem się tutaj właśnie zatrzymać pomiędzy i trochę zaczerpnąć świeżego powietrza, zrealizować jakiś materiał, bo kręcenie naprawdę w pomieszczeniach, ten pomysł o nożu opinelu z zeszłego materiału, ja miałem naprawdę dużo fajniej pomyślany, to by fajnie wyglądało w terenie przy lepszym oświetleniu niż kręcony na stołku w kuchni. Jednak warunki były jakie były, nie będę też tutaj aż tak czekał, że raz na pół roku sobie coś zamieszczę, bo jak jest wena, jest flow, to jest, a jak go nie ma, to nie ma i to ja nie mam kręcenia materiałów na
na zaplanowanie, to jest bardziej taki spontan. Więc zapraszam Was do następnych materiałów. Pomysły mam dwa, ale jak w domu się siedzi w takim marazmie właśnie, że się za dużo nic nie dzieje, to uwierzcie, że właśnie tak troszkę wena potrafi odpłynąć. Dzisiaj też się troszkę tak biłem, żeby się zatrzymać i coś zrobić, bo im dłużej się siedzi, to z jednej strony mamy głód, że chcemy coś zrobić, z drugiej strony kondycja spada, ciało już tak zwalnia, umysł tak troszkę zwalnia i w sumie to może dobrze, że nie trzeba się ruszać i jest jakieś wytłumaczenie. Jak zawsze nie, trzeba wtedy robić naprawdę na przekór sobie i coś ze sobą robić. Więc dziękuję za uwagę. Dzisiaj leciutki, to był żadnych łapek w górę, żadnych łapek w dół. To dzisiejszy był leciutki materiał do butelki, puszki piwa wieczorem. Typowa taka recenzja. Sam uwielbiam oglądać recenzje różnych rzeczy, gadżetów i akcesoriów, więc taki mój wkład w tą dziedzinę. Cześć czołem, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję, wkrótce. I likwidujemy czerwoną kropkę. Materiał jest.